Bo tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Zobaczcie, dla Żydów śmierć Jezusa na krzyżu była zgorszeniem. Dla pogan była głupstwem. Gdyby tu teraz wszedł do tego kościoła ktoś niewierzący, by pomyślał o nas, że mamy coś z główką, że nam się coś stało. Że postawiliśmy jakiegoś gościa z drewna na krzyżyku jakimś takim, nie wiadomo o co chodzi. Co my robimy w ogóle? Adorujemy jakiegoś umarłego? Nie zrozumiałby tego. Ale my wiemy, że to jest symbol miłości. I w naszym kraju, w Polsce, wiemy, co się działo w ubiegłym roku na krakowskim przedmieściu. Ja nie osądzam, nie chcę mówić, kogo to była wina, co i jak, bo to nie o to chodzi. Ale komu było najbardziej smutno wtedy, co robili tą szopkę tam, pod tym pałacem? Najbardziej smutno było Jezusowi. To jemu było najbardziej smutno ze wszystkich. On się smuci każdą ludzką głupotą, każdym ludzkim grzechem. To jest dla niego wielkie zasmucenie. Ale cieszy się i raduje każdym powrotem grzesznika na dobrą drogę. I dzisiaj mamy ten piękny opis śmierci Jezusa na krzyżu. Niebawem znów go będziemy słyszeli, bo będzie Wielki Piątek. Nie będzie mszy. Jeden, jedyny dzień w roku, kiedy nie ma mszy. Warto pójść na tą liturgię Wielkiego Piątku i zobaczyć, jak kapłan będzie leżał na posadzce, ubrany w czerwony ornat. Jak będzie leżał i będzie się oddawał Chrystusowi. Będzie się oddawał Bogu samemu, jako właśnie ofiara przebłagana za nasze grzechy. To właśnie Chrystus, umierając na krzyżu, pokazał nam niepojętą miłość Boga dla nas. Ale to jest ta miłość, której się uczymy. To jest ta miłość bezwarunkowa. Bo jak mówiłem, to jest ta miłość jeżeli. Potem mówią drugi rodzaj miłości, to jest miłość, która mówi: kocham Cię, ponieważ. Kocham Cię, ponieważ jesteś ładna. Kocham Cię, ponieważ jesteś przystojny. To trochę lepszy ten rodzaj miłości niż ta miłość jeżeli. Bo każdy z nas chce być kochany za to, kim jest, co posiada. Ale jeżeli tylko Twoja uroda jest powodem miłości Twojego chłopaka, to co się stanie, jeśli piękniejsza się pojawi na horyzoncie? Albo jeśli Twoja przystojność jest powodem miłości dziewczyny, to co się stanie, gdy na przykład będzie wypadek, usiądziesz na wózku? Czy tam jeszcze przetrwa? Ale jest jeszcze jeden rodzaj miłości. Takiej bezwarunkowej, która mówi: kocham Cię, kropka. Kocham Cię pomimo wszystko. Kocham Cię w Twojej głębi mądrości i w Twoim oceanie głupoty. Ale to taką miłością można uczyć się kochać tylko Boga. To Bóg kocha nas taką niewyobrażalną miłością, kropka. I Bóg chce nam pomagać w tej miłości wzrastać. Bo miłość musi wzrastać. Miłość nigdy nie stoi w miejscu. Miłość ciągle rośnie. Bo kiedy się miłość mnoży, miłość się mnoży w nas wtedy, kiedy się nią dzielimy. Kiedy się dzielimy dobrocią, to dobroć w nas wzrasta. I tak samo jest właśnie z miłością. Jeżeli się tą miłością dzielisz, to ta miłość do Ciebie wróci. Chociaż trzeba uważać, bo to, co mówią, to też jest prawda, że kto ma dobre serce, to musi mieć twardy tyłek. I rzeczywiście tak jest. Bo się potem tylko dostanie za dobre serce. Ale nie warto przestawać być dobrym. I żebyście po tych rekolekcjach, kochani, stawali się chociaż odrobinę lepsi. Odrobinę bardziej dobrzy. To już będzie dobry owoc tych rekolekcji. I żeby nikogo tutaj nie było z was, kto powie Jezusowi nie. Kto pozostanie tutaj w grzechu ciężkim i nie skorzysta ze spowiedzi. Żeby nie było tutaj nikogo.
będzie zmarnowany czas. A do wszystkich, którzy byliście, to właśnie Jezus, umierający na krzyżu, to On pokazuje nam z tego krzyża perspektywę naszego nowego życia. To zobaczcie, Jezus poniósł wszystkie nasze cierpienia. Poniósł je na krzyż, przybił je do krzyża. I to nawet to opuszczenie, które może już ci się też zdarzyło. Może nieraz już zawołałeś w twoim życiu, gdy to trzęsienie ziemi cię spotkało: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Gdzie jesteś, Boże? Zobaczcie, Jezus już to za nas przeżył. I pokazał, że On przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie przywrócił nam życie. I ja, gdy miałem drugą operację, pierwszą to miałem zaraz po wypadku, miesiąc po wypadku, drugą, w pierwszej operacji wstawili mi taką blachę i dwie śruby do kręgosłup, a później, jak już jeździłem po naszych polskich drogach, to mi się trochę wszystko zregulowało i już miałem taki ból w plecach, że nie mogłem oddychać. No to poszedłem do lekarza, on mówi, no to będziemy w stanie księdzu pomóc. I mówi, to wstawimy jeszcze księdzu dwa stabilizatory tylne. No to mi jeszcze dołożyli z tyłu dwa pręty i 8 haków. I po tej operacji drugiej, pamiętam, że jak się wybudziłem, to mówię, co mi się śniło? I śniło mi się, że umarłem. Leżałem tak na tym łóżku i za mną chodził tak ten telewizor i były takie pi, 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 i za chwilę pi. I patrzę, takie poruszenie, te pielęgniarki tak się poruszyły, a lekarz tak stał z tej strony i mówi, ksiądz już umarł. A mi się zrobiło tak lekko, cały ten ból mój z pleców zginął. I mówi, tak fajnie. I za chwilę mnie budzi ten anestezjolog i mówi, może ksiądz otworzyć oczy już po operacji. No myślałem, że gościa zabiję. No ja dziękuję. Słuchajcie, było mi tak dobrze, tak lekko. I słuchajcie, jednego jestem pewien, że gdy stanę przed Panem, to już mi nic nie będzie bolało. Tam po tamtej stronie nie będzie już żadnego bólu, tylko będzie jedno wielkie szczęście. I tego szczęścia w życiu wiecznym, spotkaniu z Bogiem, tam po tamtej stronie snu, gdzie wszyscy jesteśmy przeznaczeni, każdemu z nas tego życzę. Amen. Moi kochani, tak pięknie do was kolekcjonista przemówił. Naprawdę, Bóg zapłać. Wielkie dzięki. Nawet i cierpieć warto, bo jak człowiek później to powie innym, podzieli się tym, to jest naprawdę autentyczne. To jest autentyczne. W życiu to tak sobie nieraz gadamy. Takie to jest taka mowa, pusta trawa, a ludzie, którzy cierpią, to są świadkowie właśnie krzyża. Więc za to świadectwo bardzo dziękujemy. A ja tu jestem też i po to, żeby od was, moi kochani, przyjaciele, bardzo drodzy, bardzo się cieszę, że was tak dużo było i przychodzicie do tego kościoła. Chciałem od was odebrać przyrzeczenia chrzcielne. Wyście są już ogarnięci miłością Bożą. Wy już macie niepojęty dar Boga żywego, czy chrzest wziął do siebie, ogarnął, jak ta woda, człowiek powiedzmy zanurza, to woda go zabiera. Woda miłości Bożej, o której mówił ksiądz, was zabrała. Wy jesteście Jezusowi ukrzyżowanego, do Niego należycie. I wy jesteście zmartwychwstali w Chrystusie. Już to życie macie. Jaka jest definicja łaski uświęcającej? Zapoczątkowanie już życia wiecznego. Już to macie. Ja błagam, nie zniszczcie tego, nie zdradźcie, nie odchodźcie od tego nigdy. I właśnie
Te przyrzeczenia są po to, żebyście przed tym krzyżem, tak pięknie opisanym przez księdza rekolekcjonistę, żebyście powiedzieli: nie odejdę, nie odejdę, nie zdradzę, nie zdejmę krzyża z mojej ściany, nie zdejmę krzyża z mego serca, nie zetrę go z sumienia, nie! Będę wierny, będę wierny. I taki ma sens to, co właśnie czynimy, bo nie u was tylko w każdej parafii. Mamy taką peregrynację Krzyża Świętego po archidiecezji. W każdej parafii to czynimy. I później będzie pokropienie wodą ścierną, czyli jak gdyby odnowienie rzeczywistością wody też tego chrztu. Poczujcie się jakby na nowo oszczeni przez te przyrzeczenia złożone Bogu. Zanim złożycie ślubowanie Krzyżowi Świętemu, bo jeszcze takie będzie, aby w waszych duszach mowa Jezusowego Krzyża odzyskała swą zbawczą moc, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na Krzyż Święty. Pytam każdego z was, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest górnym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, odpuszczenie grzechów, święte obcowanie, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie z naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.